No to teraz muszę tak patriotycznie zapytać, jak radzą sobie polscy mechanicy na tle innych konkurentów z innych krajów? Elektronika to jedno, naprawianie samochodów komputerami, ale jest też potrzebna ta praca manualna. To ZF i ja bym się spodziewał tutaj rewelacyjnej skrzyni 8 HP. Z Iną mam doświadczenie, jeżeli chodzi o silnik M42 z BMW, bo popychacze Ina były najlżejsze. Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Ja jestem teraz w centrum szkoleniowym Intercars, gdzie odbywa się ta impreza, czyli Young Car Mechanic. Jest to finał. Relacje tej imprezy zobaczycie za chwilę, a obiecuję wam, że będzie się działo. Jestem teraz z Łukaszem Krawcem, przedstawicielem Boscha na stanowisku właśnie Boscha. Łukaszu, powiedz mi, co w tym miejscu się dzieje, no i jaki jest pomysł, jakie jest miejsce Boscha w tym konkursie? Witam wszystkich. Co tutaj robimy? Przede wszystkim skupiamy się na sprawdzeniu umiejętności młodych mechaników szkół średnich. Na stanowisku przede wszystkim mamy skontrolować za pomocą narzędzi dostępnych, które mamy tutaj, układ wysokoprężnego silnika diesla, układ zasilania paliwem, zdiagnozować, dlaczego ten silnik nierówno pracuje, po prostu co się dzieje, i podać wszystkie elementy do prawidłowego usunięcia tej usterki, tak? Także zawodnicy zmagają się z życiowym dosłownie zadaniem. Takie rzeczy występują normalnie na warsztatach, gdzie mechanicy muszą się borykać, i tutaj też wymagamy precyzji co do wykonania zadania według procedur, gdzie możemy znaleźć właśnie takie procedury właśnie tutaj w naszych urządzeniach diagnostycznych, że krok po kroku wręcz wyjaśniają i ukierunkowują nas na rozwiązanie problemu, tak, tej usterki. Łukaszu, wiem, że o samym przebiegu zadania nie możesz za dużo powiedzieć, bo jest to tajemnica, ale tak. O narzędziach już tak. Jakich narzędzi się używa do tego zadania? Przede wszystkim do prawidłowej diagnostyki pierwszej musimy użyć testera diagnostycznego. My tutaj mamy KTS-a Boscha 590, za pomocą którego możemy odczytać parametry pracy silnika, jak i też błędy. Później do tego mamy FS-e, gdzie możemy zrobić pomiary oscyloskopowe, jak i też z tyłu za nami stoi maszyna EPS 118, gdzie sprawdzamy dany komponent pod kątem uszkodzenia, czy też jego sprawności, tak? Na ile on jest po prostu. Więc tak jak widzicie, Bosch to nie tylko części, ale przede wszystkim, może nawet powinienem powiedzieć, profesjonalne narzędzia. Tak, narzędzia. Dostępne w Intercarsie zresztą. Dosłownie, jesteśmy partnerami tutaj dla Intercarsu bardzo długo ze sobą współpracujemy, także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Kolejne stanowisko, Continental, ale no nie będzie o oponach, mam rację? Zgadza się. Zadanie, które tutaj jest dla młodych ludzi, którzy przyjechali na konkurs w ramach Young Car Mechanic, dotyczy napędów pasowych, bo Continental jest jednym z wiodących producentów napędów pasowych, które są stosowane w samochodach, czyli zarówno paski rozrządu, jak i paski napędu pomocniczego, wielorowkowe czy linowe. Tutaj obok można zobaczyć na tym stoisku, co tak naprawdę produkujemy dla Państwa w ramach naszej działalności, jakie paski są po prostu stosowane. Wiem, że nie możesz powiedzieć o samym zadaniu, ale jak oceniasz trudność Twojego zadania ze strony Continentala? To znaczy, zadanie może nie jest bardzo trudne, ale jest wymagające, bo jednak trzeba użyć instrukcji, prawidłowo użyć narzędzi specjalnych, które są wymagane przy tej naprawie, także oczywiście klucza dynamometrycznego, co niestety niektórzy mechanicy nadal nieprawidłowo stosują. Ale tutaj młodzi ludzie są bardzo dobrze przygotowani, wiedzą co robią, więc dla nich to zadanie naprawdę nie spędza snu z oczu i spokojnie sobie z nim są w stanie poradzić. Jestem teraz z Łukaszem, młodym mechanikiem. Łukaszu, jak oceniasz trudność zadań? Tak, na razie chyba idzie mi dobrze, jestem w czołówce. Na poprzednich zadaniach straciłem łącznie 4 punkty tylko, czyli jak na 150 chyba dobrze. Super. No i
Mam nadzieję, że będzie cały czas tak dobrze. Na którym miejscu jesteś teraz? Teraz na pierwszym. Na pierwszym? Tak. No to super. To ja życzę Ci jak najbardziej powodzenia i mam nadzieję, nie dziękuję, że utrzymasz się. Podobno nie można. Ja zawsze dziękuję. Jak mnie pytają na zawodach, to zawsze dziękuję. To dzięki. Trzymaj się. Stoisko L-Ring i Cornell. Cornelu, opowiedz mi, czym się marka L-Ring zajmuje i jaki jest asortyment? O, to tak na początek. L-Ring to jest światowy lider produkcji uszczelnień, uszczelek do silników. Jesteśmy bardzo mocno obecni na pierwszym montażu. No, ta część, która jest dedykowana dla aftermarketu, dla mechaników, najbardziej popularne, taka głowicy, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacze, simmeringi, różnego rodzaju uszczelki poboczne dookoła silnika. Natomiast no, oryginale jest jeszcze troszkę jeszcze więcej, które produkujemy i też dostarczamy. Mhm. Czyli rozumiem, że dzisiaj u Ciebie na Twoim stanowisku, na Twoim biurku będzie dużo klikania kluczem dynamometrycznym? No tak, chcemy gdzieś tam tym młodym mechanikom potencjalnym, elektronika to jedno, naprawianie samochodów komputerami, ale jest też potrzebna ta praca manualna, wymiana tych uszczelek, czy jakby wiedza na temat tego, dlaczego tak, a nie inaczej trzeba je montować czy wymieniać. Powiedz mi, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się zawodnicy u Ciebie na stanowisku? Bez wchodzenia w szczegóły oczywiście. Zadanie jest, powiedzmy, wydaje się proste, natomiast diabeł tkwi w szczegółach i detalach. Ważne jest bez pośpiechu, spokojnie, krok po kroku, tak jak gdzieś tam się tego pewnie w szkole też uczą pracować. Nie pomijaj żadnego punktu i wtedy zdobywa się dobry wynik. Okej, dziękuję Ci bardzo. Za nami jeden z zawodników walczy na stanowisku maila, ale spodziewałbym się tutaj zawieszeniówki, a zawieszenia nie ma. No właśnie, to tak może trochę na przekór albo pod prąd, tak? Mhm. Natomiast tak na poważnie, maile to nie tylko elementy układu kierowniczego i zawieszenia, ale również to, co mamy za plecami, czyli w dniu dzisiejszym zadanie, zagadnienie dotyczące wymiany oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów. Tyle mogę powiedzieć, albo aż tyle dla niektórych. Więcej niestety obowiązuje mnie tajemnica, ale musimy pamiętać też, że maile oprócz właśnie zawieszenia filtrów to również łożyska kół, przeguby, elektryka, elektronika, przełączniki, cała masa różnych grup produktowych, które oczywiście są dostępne w sieci sprzedaży Intercars i prawdopodobnie następne edycje albo konkursy będą poświęcone właśnie kolejnym grupom produktów. Także nie będziemy kojarzeni tylko i wyłącznie z jedną grupą produktów, ale z multibrandowością. Także zapraszam. Jestem teraz na stoisku Mannhummel, no i filtry. Ale jak się okazuje, temat nie jest taki prosty, bo tych rodzajów filtrów do auta jest sporo. Mam rację? Tak, zgadza się. No właśnie od naszych uczestników wymagamy tego, że jako młodzi mechanicy, którzy za chwilę wejdą w swoją praktykę zawodową, żeby wiedzieli o tym, że oczywiście w samochodzie są różne rodzaje filtrów, tak? Takie jak filtr oleju, paliwa, kabiny, czy nie wiem, czy chociażby osuszacz powietrza. No i dobrze by było, żeby taki mechanik na pierwszy rzut oka potrafił odczytać z kształtu, z rozmiaru filtra, co to jest za filtr. No mniej więcej na tym polega nasze dzisiejsze zadanie, że powinien przyporządkować do danej kategorii filtr, który jest w stanie dotknąć i pomagać. Arku, jak oceniasz trudność dzisiejszego zadania? No, na początku muszę powiedzieć, że oceniałem no dosyć łatwo, bo pierwszy zawodnik wszedł i zdobył prawie maksa, tak? No ale już drugiemu nie poszło okay. Tak dobrze, więc stwierdziłem, że może faktycznie nastręczać pewnych kłopotów to zadanie. Więc zobaczymy, co będzie działo się dalej. Na razie mamy za sobą czterech zawodników. Średnia myślę, że jest około 40 na 50 punktów, więc nie jest nieźle, wcale nieźle. Źle. Nie jest wcale 80% źle. Dokładnie. Tak, tak. No dobra, dziękuję Ci bardzo. Lecę dalej. Dziękuję. Stoisko Valeo, jestem teraz z Krzysztofem. Możemy spodziewać się sprzęgła, prawda? Sprzęgła oczywiście, ale nie zdradzając całości. Chodzi oczywiście o wymianę sprzęgła, tak naprawdę chodzi o wymianę. Krok po kroku, aby zrobić to perfekcyjnie, nie chodzi o czas, chodzi o step by step postępowanie zgodnie z procedurą wymiany, ale oczywiście dotyczy to nowego materiału, nowego sprzęgła, które dopiero zeszło z OI, czyli zostało zwolnione na aftermarket, jest oczywiście dostępne już do zakupu również w Intercarsie, ale szczegóły opowiemy dużo później. Mamy to.
Jestem chyba teraz na jednym z bardziej cichych stanowisk. Tak, ciche, naprawdę. Właściwe ciche. Słowo. Właściwe, jak najbardziej odpowiednie. Co tutaj się dzieje? Tutaj oczywiście jest zadanie finałowe, jedno z zadań organizowanych dzisiaj i przeprowadzanych dzisiaj w ramach konkursu Młodego Mechanika. Zadanie przygotowane przez Febiego jest zadaniem dwuetapowym, obejmującym część teoretyczną, jak również część praktyczną, która też została podzielona na dwa etapy. Część teoretyczna obejmuje identyfikację części zamiennych dostępnych w naszej ofercie, no na podstawie też numerów referencyjnych i opisu na etykietach opakowań, określenie nazewnictwa i przypisanie tej części do konkretnego układu silnika. Natomiast w przypadku części praktycznych mamy do czynienia z zadaniem dotyczącym usterki układu chłodzenia. Mamy do dyspozycji symulator, który za pomocą którego możemy zasymulować tego typu usterkę i zadaniem uczestników jest naprawienie tej usterki, usunięcie przy zwrócenie zdatności eksploatacyjnej pojazdu. Część drugiej praktyczna, umiejętność posługiwania się przyrządem diagnostycznym typu multimet, bardzo prostym. No i też diagnostyka jednego z elementów układu elektrycznego. Opowiedziałeś tak dokładnie, że właściwie nie mam jakiego pytania ci zadać. No cóż, wyprzedzam. Czyli tak podsumowując. Wyprzedzam po prostu pytania. Z jakich narzędzi uczestnicy korzystają tutaj podczas tego etapu? Generalnie komputer, gdzie tutaj korzystamy też i odnosimy się do naszego katalogu Pathfinder, gdzie jest strona z naszymi referencjami. No jest logowanie do symulatora, prawda? No to ja osobiście loguję tutaj uczestników. Narzędzia, pomoce, z którymi się spotykają, myślę, na co dzień w szkołach, bo różnego rodzaju schematy elektryczne, jakieś algorytmy postępowania, jeżeli tutaj już bierzemy pod uwagę oczywiście szkoły o specjalnościach samochodowych. No tyle. Nie mam więcej pytań. Bardzo proszę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Stoisko ZF i ja bym się spodziewał tutaj rewelacyjnej skrzyni 8 HP, ale jej tutaj nie ma. Co trzeba zrobić? Tak, to prawda. Faktycznie ZF kojarzy się z 8 HP czy 9 HP, ale dzisiaj jako przedstawiciele ZF-a postanowiliśmy skoncentrować się na układzie kierowniczym, który jest bardziej znany pod brandem TRW, ale również znajduje się w portfolio ZF-a. I zadaniem dzisiaj dla uczestników jest tak naprawdę odczytanie parametrów rzeczywistej pracy tego układu, układu kierowniczego, elektrohydraulicznego, ale zanim to zrobią, mały kruczek, muszą doprowadzić go do sprawności w funkcjonowaniu. Tak, bo układ jest uszkodzony, posiada kilka usterek. O których nie możesz powiedzieć, jakie są. Mogę powiedzieć ogólnie. Układ jest układem, tak jak powiedziałem, elektrohydraulicznym. I usterki są i w układzie elektrycznym, i w układzie hydraulicznym. I jak idzie uczestnikom? Powiedzmy, że całkiem nieźle. Czasami trzeba troszkę poudać rękę, ale sobie radzą. Okej, no to trzymamy kciuki. Teraz na OFF-ie rozmawialiśmy z 10 minut o motorsporcie, o rallycrossie, o tym naszym serialu z budową z Fiesty, ale teraz będziemy rozmawiać o marce Schaeffler. Powiedz mi, jakie marki należą do tego koncernu? No już od wielu, wielu lat marki, które występują, czy się też pojawiły w Schaefflerze, to oczywiście Look, czyli sprzęgła, koła dwumasowe i elementy, które są do zasprzęglania i rozsprzęglania przełożenia skrzyniach biegów, do zmiany biegów. Oczywiście od lat też INA, czyli rozrządy i w ogóle wszystko do silnika tak naprawdę i z elementy sterowania zaworami, wałki rozrządu, wszystko co jest. No INA można powiedzieć, że na obecną chwilę to jest producent, który nawet na pierwszy montaż dostarcza dla większości producentów samochodów części, bo no, w popychaczach tak. Na pewno pierwsze miejsce. To ja coś powiem, bo z INA mam doświadczenie, jeżeli chodzi o silnik M42 z BMW, bo popychacze INA były najlżejsze. Wszystkie kupowałem i ważyłem i INA była najlżejsza. No ja myślę, że to dlatego, że ta technologia tworzenia tych popychaczy to już są dziesiątki lat i oni faktycznie mają jakieś ciekawe pomysły. Można powiedzieć, że raczej to co my widzimy w dzisiejszym motoryzacji, no to są popychacze, które mają już dziesiątki lat rozwiązania. Mam nadzieję, że to co INA też już zaprojektowała czy wymyśliła kiedyś się pojawi w silnikach, bo będzie dużo fajniejsze, dużo ciekawsze i co ciekawe dużo prostsze, bo można powiedzieć, że są rozwiązania, które są prostsze niż zmienne fazy rozrządu. A robią to samo. Są dużo prostsze, robią to samo, także to na pewno. No oczywiście takim trzecim kluczowym filarem firmy Schaeffler to firma FAG, czyli łożyska. Łożyska kół, w szczególności łożyska kół samochody osobowe, samochody ciężarowe.
od mniej więcej 2 lat w Schaefflerze mamy też, jeżeli chodzi o firmę FAG, zawieszenie. Czyli wszystkie elementy zawieszenia, wahacze i takie elementy, które są typowo elementami często się zużywającymi z powodu dróg, nadal jeszcze niestety w Polsce. No ale takie kluczowe od lat to faktycznie INA, bo INA i wiele patentów, czy FAG to też wiele patentów i tak jak Luke, bo na przykład koło dwumasowe to patent Luka z 1985 roku, tak? No proszę. Czy dzisiejsze zadanie jest związane z łożyskami? Tak, dzisiejsze zadanie jest związane z łożyskami. Faktycznie wymieniamy drugą generację łożyska, czyli połączenie łożyska z piastą. Przy użyciu narzędzi specjalnych firmy FAG. Właśnie nam pokazuje Łukasz, że skończył nam się czas. Jesteśmy teraz chyba w miejscu, które wygląda najbardziej ciekawie, Show Track Castrola. Powiedz mi, co się tutaj dzieje, nie wchodząc w szczegóły, bo mam wrażenie, że zadanie wymaga precyzji. Oj tak, zadanie jest skoncentrowane na precyzji. Wiadomo, że jeżeli chodzi o tematykę olejową, to zawsze chodzi o poprawny dobór oleju i po pierwsze zawsze najlepszy jest Castrol. A druga rzecz to właśnie precyzja. I dzisiaj się skupiamy na tym, żeby wybrać dokładnie ten produkt, który trzeba i zastosować go w takiej ilości, w jakiej potrzeba. Partnerstwo Intercarsu i Castrola jest wieloletnie. Opowiesz coś o tym? No, jesteśmy razem, można powiedzieć, od wielu, wielu lat i nie tylko na takiej sferze produktowej, sprzedażowej, ale nasze partnerstwo ma za zadanie właśnie wspierać pracę mechaników, dystrybucję, poprawność doboru i wiele narzędzi, które mamy wspólnie opracowane. No i też finalnie cel, czyli zadowolony mechanik i zadowolony klient, który daje to auto do serwisu, do danego warsztatu. Okej, mamy to i nie przeszkadzamy naszemu koledze. Jestem teraz z Sebastianem. Mogę powiedzieć, że organizatorem dzisiejszego konkursu? Przedstawicielem organizatora. Okej. Okay. Opowiesz trochę o historii tych zmagań młodych mechaników? No oczywiście. W tej chwili za nami rozgrywa się tak naprawdę 5. edycja międzynarodowego konkursu Young Car Mechanic. W tym roku po raz 5. organizujemy tutaj finał polski. Cała historia powstania programu wynika z chęci wspierania młodych adeptów z branży automotive, rozwijania kompetencji mechanika, no i popularyzowania tego zawodu. Intercars powołał tę inicjatywę 5 lat temu. Współpracujemy oczywiście z szerokim gronem partnerów biznesowych i z dostawcami najnowocześniejszych produktów i rozwiązań w branży. I to powoduje, że młodzi przyszli mechanicy mogą pracować na najnowocześniejszych rozwiązaniach i z najnowocześniejszymi produktami. Ale to nie jest tylko ogólnopolski konkurs, prawda? Nie. W programie Young Car Mechanics uczestniczą kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria czy Ukraina. Pierwszy etap, tym razem niestety ze względu na obostrzenia covidowe, był organizowany online. Z prawie 300 uczestników wyłoniliśmy 10 finalistów, którzy tutaj za nami dzisiaj sprawdzają swoje umiejętności. No i oczywiście finalnym etapem będzie finał międzynarodowy organizowany również w Centrum Szkoleniowym Intercars w Czosnowie, gdzie zaprosimy już laureatów z poszczególnych krajów. I wcześniej opowiadałeś mi, że te wszystkie zadania, które są dzisiaj tutaj, również są takie same w innych krajach. Tak, ponieważ chcemy dać równe szanse i we wszystkich krajach uczestnicy wykonują dokładnie te same zadania. No to teraz muszę tak patriotycznie zapytać, jak radzą sobie polscy mechanicy na tle innych konkurentów z innych krajów? Wydaje mi się, że jesteśmy w czołówce, natomiast to oczywiście zweryfikuje międzynarodowy finał, który będzie tutaj organizowany w tym roku. Będziemy obserwować. Dziękuję bardzo. Zakończenie nagrywam chyba przy moim ulubionym sportowym samochodzie Alpine A110. Ale nie o Alpine, tylko o inicjatywie Intercarsu, która uważam, że jest fenomenalna. Widać ogromne zaangażowanie wśród tych młodych chłopaków, świetnych już specjalistów. Cieszę się, że mogłem ich poznać. Cieszę się również, że kojarzą kanał Motolab. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!